Drodzy Państwo, wznawiamy nasze obrady po krótkiej przerwie. Ta część konferencji będzie poświęcona innowacyjności jako pewnemu fenomenowi. Zwrócimy szczególną uwagę na to, co pandemia zmieniła w innowacyjności gospodarki. Czy stała się przede wszystkim zagrożeniem dla tejże innowacyjności, czy też może w większym stopniu szansą? Jak i dlaczego? Przed nami blok czterech wystąpień. Bardzo proszę, aby te wystąpienia 15-minutowe zostawiły nam chwilę czasu na refleksję i dyskusję z licznymi uczestnikami naszego spotkania, którzy w świecie online zadają pytania, komentarze, chcieliby mieć z prelegentami żywy kontakt. Na możliwość zabrania głosu oczekuje już pan profesor Krzysztof Opolski. Ekonomista, finansista, strateg, doświadczony twórca przedsięwzięć innowacyjnych. Moglibyśmy oczekiwać, że wystąpienie pana profesora będzie poświęcone twardej, ekonomicznej analizie tego, czym jest innowacyjność, na jakim jesteśmy poziomie, czego potrzebujemy, czego nam brakuje. Tymczasem pan profesor, poproszony o zabranie głosu, zaproponował wystąpienie refleksyjne, można by powiedzieć wręcz filozoficzne. Panie profesorze, opowie nam pan o tym, że innowacyjność jest fenomenem, fenomenem społecznym, fenomenem ekonomicznym. Jeśli pan profesor pozwoli, witając się z panem profesorem w imieniu wszystkich nas zebranych, chciałbym zapytać, dlaczego? Dlaczego innowacyjność przedstawia pan profesor jako fenomen? Dzień dobry państwu, jest mi bardzo miło spotkać się z państwem. Bardzo lubię w tej chwili myśleć o ekonomii jako nauce społecznej i z tego punktu widzenia patrzę na innowacyjność jako zjawisko społeczne, przede wszystkim fenomen. Na czym polega idea fenomenu? Idea fenomenu polega na czymś takim, że on się pojawia teoretycznie z niczego. Pojawia się z powietrza, ale co w tym powietrzu mamy? W tym powietrzu mamy pasję, przede wszystkim pasję tworzenia. W tym powietrzu mamy złość. Złość, że być może na nas na to nie stać, to trzeba jak w inny sposób, inną drogą trzeba coś odnaleźć. W tym powietrzu mamy miłość do tworzenia. W tym powietrzu mamy coś, co można nazwać współpracę z innymi ludźmi. W tym powietrzu mamy też i pewnego rodzaju zazdrość. To są wszystkie emocje, które niesamowicie silnie wpływają na innowacje, bo innowacja, jak powiedziałem, powstaje z pasji tworzenia. I jeżeli odwrócimy to myślenie, to okaże się, jak wiele jest rozmaitych barier. Ja postanowiłem dzisiaj zrobić innowację, zabiłem PowerPointa, czyli po prostu nie stosuję slajdów. Chciałbym jakby podrzucić Państwu parę myśli, parę intelektualnych pomysłów, które mogą jak gdyby w jakimś mierze przyspieszyć naszą innowację, bądź też popatrzeć na nasze innowacje rozwijane w naszym kraju z punktu widzenia nieco pesymistycznego. A zatem zawsze myślę w ten sposób. Jeżeli mam być innowatorem, to jeżeli widzę, że mój sąsiad żyje lepiej, że mój sąsiad ma lepszy samochód, że mój sąsiad ma lepszy dom, to nie będę mu niższym gwoździem rysował tego samochodu ze złości, tylko pójdę do niego i zadam mu pytanie, jak ty to zrobiłeś? Pomóż mi, powiedz mi, jestem bardzo tym zainteresowany, czyli jak gdyby pojawia się ta pasja tworzenia. Ale ta pasja tworzenia wynika również z czegoś takiego, że to jest pasja do zmiany. Otóż bardzo wiele barier, niesamowicie wiele barier tkwi w tym, że my jesteśmy dosyć bierni, przyzwyczailiśmy się do pewnych rozwiązań i stosujemy je bezrefleksyjnie i z przyzwyczajenia. Natomiast innowacja to jest pasja do zmiany. Pasja do zmiany, która obarczona jest bardzo wieloma barierami. Przede wszystkim musimy być skłonni do ryzyka, czyli musimy wykazywać pewnego rodzaju cechy, które pozwolą nam podjąć decyzję, która może się okazać nieudana. Ale to nieudana ta decyzja nie oznacza naszej klęski. Oznacza, że być może za wcześnie jeszcze. Oznacza, że być może musimy jeszcze więcej się czegoś nauczyć, musimy jeszcze z innymi ludźmi współpracować. To, że się nasza innowacja nie uda, nie oznacza klęski. Oznacza to, że musimy się jeszcze dużo bardziej do tego przygotować. Ta innowacja i ta dyfuzja innowacji wynika z czegoś takiego, że chcemy żyć lepiej. Że chcemy żyć lepiej w tym sensie, że chcemy żyć w taki sposób, żeby było nam bardzo wygodnie. I teraz ta innowacja powstaje z obserwacji przede wszystkim. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, w jaki sposób powstały kosze plażowe. One powstały w taki sposób, że ludzie, którzy mieli reumatyzm, a chcieli siedzieć nad morzem, musieli się w jakiś sposób okryć również i ochronić się przed słońcem. Ale to z obserwacji wynikało, że ludzie, którzy mieli reumatyzm, doszli do wniosku, że trzeba jakoś przed wiatrem się ochronić. W związku z czym stworzyli kosz.
Kosze plażowe. Wydaje się dzisiaj nic ciekawego, nic nowego, ale to swojego czasu była olbrzymia innowacja. Nie leżeć na piasku i łapać isiarz stamtąd, tylko ochronić się koszem plażowym. Otóż ta innowacja powstaje z obserwacji. Powstaje z wyobraźni, powstaje z kultury zmiany, powstaje z czegoś takiego, co można nazwać, że to jest chęć osiągnięcia sukcesu wbrew często rozmaitym ludziom, którzy mówią, na pewno się nie uda, na pewno będzie gorzej, po co ty się masz tak męczyć? Dlatego tak niewielu jest, szczerze mówiąc, innowatorów, którzy osiągają sukces, bo wymaga również wyrzeczeń. Słyszałem tutaj, to jest głęboka prawda, że bardzo wielu innowatorów myśli tymi kategoriami, zarobię na tym pieniądze. Otóż to nie jest podstawowy motyw. Te pieniądze są zarabiane potem na skutek innowacji, a nie podstawowym impulsem jest, jak zarobić pieniądze. Te pieniądze wynikają z dumy tego, że coś osiągnęliśmy, wynikają z dumy, że jesteśmy lepsi, wynikają z dumy, że możemy coś zmienić. To jest ten aspekt niesamowicie ważny w innowacjach i to są te wymiary społeczne, bo to społeczeństwo tworzy pewnego rodzaju ramy do tego, żebyśmy szanowali ludzi, którzy są inni, odrębni w sensie intelektualnym, którzy być może mają rozmaite pomysły, o tych pomysłach ciągle mówią, o tych pomysłach ciągle akcentują jak gdyby ich znaczenie, natomiast niekoniecznie to konsumują. Otóż boję się bardzo często i to jest jedna z barier, które obserwuję w naszej innowacyjności, że wokół tych innowatorów powstaje szereg rozmaitych instytucji. Które jak gdyby chcą żyć z tych innowatorów. Ja się boję, że bardzo często innowacje są stłamszone, regulacjami, stłamszone instytucjonalnie, stłamszone nowym językiem. No powstaje taki metajęzyk bardzo często. Doskonale rozumiem, na czym polega ekosystem innowacji, ale czy to nie jest przypadkiem pewnego rodzaju metajęzyk, który obudowuje się, żeby te innowacje jeszcze intelektualnie wzmocnić. Innowacje są wielką pasją, są czymś takim, co daje nam niesamowitą satysfakcję. Ta satysfakcja potem przekłada się na pieniądze. Na pewno przełoży się prędzej czy później, bo czasami później niż prędzej, ale przełoży się na pieniądze. Ale to są pewne cechy, które trzeba wyrobić w społeczeństwie. To jest w społeczeństwie musimy wyrobić szacunek dla myślenia abstrakcyjnego. Ja powiem rzecz bardzo przykrą, być może dla mojego zawodu jako nauczyciela. Mam czasami obawy, że system edukacji zabija innowacje. Dlatego, że każe nam się uczyć to, co powiedział, każe nam cytować, każe nam jak gdyby popierać to, co ktoś powiedział, każe się obudowywać tymi cytatami, natomiast zabija w ten sposób innowacje, czyli inny sposób myślenia. Ja wejdę w nasz mój własny ogródek naukowy, można powiedzieć, występuję tutaj w naukowości, ja bym to nazwał brutalny pewien neokolonializm. Wymaga się od nas, abyśmy cytowali i jeszcze raz cytowali naszych kolegów, zwłaszcza zagranicznych, a jeżeli mamy jakąś ideę, jakiś pomysł, który nie do końca obudowany jest badaniami, to się bardzo często odrzuca to, a przecież no, te innowacje powstają z niedokończonych dzieł, jeszcze w pełni nieudokumentowanych. Ja się bardzo cieszę, że innowacje zyskują coś takiego, żeby je potem obudować, żeby je znaleźć możliwości sprzedania. Ale bardzo często niektóre z innowacji, może nie bardzo często, również zdarzają się innowacje, które są niesprzedawalne, ale pchają inne innowacje. To jest cały problem, który ekonomia rozróżnia między adaptacją i absorpcją. Adaptacja to jest jak gdyby takie proste powtarzanie tego, co ktoś nam narzucił. Absorpcja, a zwłaszcza absorpcja czynna, oznacza, że my wykorzystujemy pewne doświadczenia, które od kogoś żeśmy kupili, ale po to, żeby to zrobić lepiej, żeby to zrobić taniej, żeby to zrobić szybciej, etc., etc. A zatem spróbujmy to podsumować. Innowacje jest to zjawisko społeczne. Zjawisko społeczne w tym sensie, że w naszym otoczeniu musimy mieć szacunek dla tych, którzy coś tworzą, tych, którzy coś budują. Nie możemy ich traktować jako wariatów, którzy mają jak gdyby głowę w chmurach, ale są to ludzie, którzy do czegoś zmierzają. Innowatorów musimy traktować jako ludzi, którzy mają wyobraźnię i którzy przekraczają często tą wyobraźnią nasze dotychczasowe doświadczenia i musi być do nich szacunek. Ale innowacja wymaga pracy zespołowej, pracy grupowej, wymaga jasnego podziału ról. Innowacja wymaga aktywnego podejścia do zmiany, że zmiana nie jest nieszczęściem, zmiana jest czymś oczywistym. Zmiana powoduje, że żyje nam się lepiej. Zmiana, która powoduje postęp, oczywiście o takiej zmianie mówię,
pozwala nam na to, że mamy przewagi konkurencyjne, pozwala na to, że potrafimy produkować taniej, pozwala na to, że potrafimy uzyskać przewagę konkurencyjną. Ale do tego wszystkiego musi być klimat. Klimat, ja bym tak nazwał, czy to jest ekosystem, jest to klimat szacunku dla innowatorów i pomocy im w tym, żeby mogli ponieść odpowiednie ryzyko, żeby stać się było na to ryzyko, żeby była świadomość, że nie wszystkie te pomysły wychodzą, ale one w jakiś sposób pchają wiedzę, pchają naszą intelektualną przewagę, dlatego że tworzą wyobraźnię, tworzą zupełnie nowe obszary. To jest to, co w edukacji staramy się coraz częściej myśleć, chociaż budować, czy coraz częściej tworzyć, to jest takie myślenie obrazami. Innowacje wymagają czegoś takiego, żeby myśleć obrazami, żeby wychodzić poza informacje dostarczone. Jest to strasznie ciężka, i bardzo powiedziałbym taka męcząca intelektualnie praca. Takim najlepszym wykładnią, najlepszą wykładnią tej postawy kulturowej wobec innowacji jest ta japońska metoda PQM, gdzie podstawą jest continuous improvement, czyli stałe doskonalenie. Czyli stałe doskonalenie, które polega na czymś takim, że ja mam świadomość, że mogę jeszcze raz poprawić, jeszcze mogę usprawnić, mogę zmienić. Nie zatrzymuję się na pierwszym rozwiązaniu, jestem usatysfakcjonowany, jeszcze szczęśliwy i staram się to, jak to mówią się w języku finansowym, skaszować, czyli zmonetyzować. Za szybkie monetyzowanie tych rozwiązań powoduje, że również ta innowacja jest krótka i szybko się kończy. Zatem innowacja wymaga również często innego systemu nauczania. Systemu nauczania, który będzie szanował talenty, który będzie jak gdyby dostarczał nam metody nauczania, która nie będzie metodą nauczania tradycyjną, który będzie budował szacunek dla autorytetów, ale w pewien sposób również z pełną świadomością, że autorytet też może się mylić. Może inaczej, z tym autorytetem możemy zrobić razem dużo, dużo, dużo więcej. Innowacja w moim przekonaniu nie zna kryterium wieku. Dlatego, że każdy wiek ma pewne cechy, które pozwalają tworzyć innowacje, tylko jak gdyby walor tych innowacji, czy wymiar tych innowacji jest nieco inny. Chciałem Państwu jak gdyby zaproponować takie spojrzenie na innowacje, bo ja już wejdę do mojego punktu finansisty. Bardzo często spotykam się z czymś takim, że w organizacji czy w instytucji mówi się w ten sposób, a stworzymy budżet, z tego budżetu wyciągniemy jakieś pieniądze na innowacje, stworzymy organizację i innowacje pojawią się same. Otóż nigdy się nie pojawią same, dlatego że to jest nie ta droga. Droga polega na tym, że stworzymy impulsy, stworzymy warunki, stworzymy pewnego rodzaju możliwości intelektualne, stworzymy możliwości społeczne, zbudujemy szacunek społeczny, zbudujemy autorytet innowatorów. I wtedy te innowacje będą się pojawiały, dlatego że będzie to związane z dumą, będzie to związane z prestiżem, będzie to związane z czymś, co można nazwać nie tylko prostym kaszowaniem czy monetyzowaniem tego, co myśmy osiągnęli, ale będzie związane z tym, że te innowacje będą pchane dalej, będą tworzone coraz nowe obszary innowacji. Jest to obszar bardzo trudny, dlatego że musimy mieć świadomość, że innowacje wymagają swobody intelektualnej, wymagają swobody dyskusji, wymagają czegoś takiego, że nie krytykujemy tych rozwiązań, czyli wymagają postaw, które są bardzo trudne do zmiany, które wymagają te postawy jak gdyby nieco innego systemu edukacji, systemu myślenia, systemu wsparcia społecznego. Proszę Państwa, to nie jest łatwa droga. Jeszcze raz powtórzę na zakończenie, ja się boję, że my te innowacje zaduszamy i biurokratyzujemy. Biurokratyzujemy, stworzymy sieć instytucji, które mają tworzyć innowacje, ale innowacje muszą być związane ze spontanicznością, muszą być związane z marzeniami, muszą być związane z takim czystym intelektem. Myślę, że nie będę Państwa bardziej zanudzał, dlatego że efekty gospodarcze są oczywiste. Widzimy te firmy, które mają, te państwa, które mają wysoki wskaźnik czy wysoki indeks innowacji, one przodują w świecie. To jest oczywiste że z punktu widzenia gospodarczego. Natomiast słabo dostrzegamy te czynniki społeczne i konieczność ich zmiany. Dziękuję Państwu bardzo na wszelkie pytania i chętnie odpowiem, jak i również, jeżeli moja wypowiedź była prowokacyjna, nieco, a może to nieco była prowokacyjna, bo po prostu taki wytłumaczył się z tej prowokacji. Ale faktycznie chcę powiedzieć, że niesamowite wrażenie robi na mnie mój przyjaciel Pan Zapolski swoim innowacyjnym ubraniem. Wygląda wspaniale. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję panie profesorze.
Pan profesor, jak zwykle bardzo uprzejmy, dziękuję za to. Jest z nami w studiu także, przypomnę, pani profesor Katarzyna Śledziewska i chcielibyśmy, korzystając z obecności pana profesora, kontynuować ten wątek, który pan profesor zaczął. Kilka pytań, komentarzy mamy. Przede wszystkim, panie profesorze, bardzo mi się chciałam powiedzieć, że mi się bardzo podobała pana wypowiedź i dużo wątków, które absolutnie jestem całym sercem za tym, w szczególności, że ja się czuję taką innowatorką. I fajnie, że pan profesor powiedział o tym, że innowacja, znaczy innowatorem można być niezależnie od wieku. I w tym kontekście chciałam się jeszcze podpytać, bo tak naprawdę my teraz jesteśmy w tym takim, według mnie przynajmniej, trudnym momencie, kiedy mamy tę transformację cyfrową, kiedy wszystko się zmienia, kiedy potrzebujemy innowacyjnego społeczeństwa i potrzebujemy też tego społeczeństwa, które ma wiedzę, które jest odpowiednio wyedukowane i tu nie chodzi o tą tradycyjną edukację. Jak pan profesor to widzi? Czy to w ogóle jest możliwe na uczelniach, tak żebyśmy się w ogóle przestawili i zaczęli właśnie produkować czy edukować to nowe społeczeństwo, bo to też od nas wykładowców wymaga no, olbrzymiego wysiłku, bo do tej pory zupełnie inaczej uczyliśmy. Nie. Dzień dobry Kasiu, dzień dobry panie profesor. Oczywiście nie będę tu popularny, dlatego że powiem w ten sposób, wymaga pewnej zmiany uczenia się na rzecz częstszego zadawania pytań i uczenia problemowego, a nie uczenia faktów. Czyli my musimy tworzyć, co to jest oczywiste generalnie rzecz biorąc. Musimy bazować na case study, musimy zmuszać studentów do tego, żeby samodzielnie się uczyli i musimy zmuszać do tego, żeby mieli własne sądy i nie bali się mieć opinii na ten temat. Czyli odwrócić rolę. Student jest w dużej mierze jak gdyby takim przekaźnikiem PowerPointowym, natomiast my to komentujemy i wspólnie razem szukamy najlepszego rozwiązania. To wymaga niestety po pierwsze bardzo dużej pracy, bo wiedzą Państwo doskonale, ile czasu kosztuje przygotowanie case study. Po drugie, wymaga doświadczenia w interpretacji tych case study, ale to każdy z nas może znaleźć obszar. Po trzecie, wymaga zachęcenia studentów do odwagi, żeby potrafili powiedzieć również i nam, wie pan co, pana komentarz mi nie odpowiada, ja się z nim nie zgadzam. Nie dlatego, że ja pana nie lubię, tylko dlatego, że mam argumenty, a te argumenty będę miał stąd, że się samodzielnie nauczę i samodzielnie wejdę do literatury, która jest po prostu dzisiaj tak olbrzymia i tak prosta do znalezienia, że nie stanowi żadnego problemu. Czyli zmienia to, jakbyśmy uczenie, bardzo powiedzieli Kasiu, paradygmat nauczania. W moim przekonaniu to zmienia, ale to są niesamowite duże szanse. Poza tym ten tak zwany COVID, który zamknął nas w mieszkaniach i zmusił nas do częstszego korzystania z internetu i z informacji, w ogóle z systemów informatycznych, w moim odczuciu ma olbrzymi obszar innowacyjności związany z tym, że można upraszczać te systemy. Te systemy muszą stać się powszechne, nie mogą stać się domeną, bardzo przepraszam, znowu się narażę i to się strasznie tego w tej chwili boję, informatyką. Nie mogą się stać zamkniętym królestwem informatyków. Dlatego, że te systemy informatyczne muszą być maksymalnie proste, maksymalnie łatwe i wtedy okaże się, że w ten sposób na skutek COVID-u zwiększyliśmy poziom informatyzacji społeczeństwa. Nawet najprostsze systemy, jak gdyby bankowe, są często tak skomplikowane, że trzeba książkę mieć do tego, żeby można było wprowadzić tam swoje dane. Czyli uproszczenie, umasowienie i my jesteśmy, że tak powiem, osiągnęliśmy wielki sukces. Tak? Panie profesorze, poruszył pan niezwykle ważny wątek transformacji cyfrowej. Tego, czy technologia przed człowiekiem, czy człowiek przed technologią. Jesteśmy po kilku miesiącach doświadczeń, które jeszcze tego dylematu nie rozwikłały. Zastanawiamy się, jak te nasze relacje z innymi ludźmi poprzez technologię na nowo zdefiniować tak, aby nie utracić nic, co było do tej pory cenne, a zyskać wartość dodaną, większą skuteczność, większą efektywność naszej pracy, nie tracąc jednocześnie tego kontekstu właśnie relacji społecznych i kapitału społecznego. Pan profesor w swoich wykładach, w swoich pracach naukowych, a także w pracy doradczej często podkreślał wagę tego, że każda technologia, każde rozwiązanie techniczne musi służyć rozwojowi kapitału społecznego, musi budować te relacje. Czy w ocenie pana profesora te ostatnie miesiące pracy zdalnej
właśnie pokazały to, że jesteśmy w stanie wzbogacać nasze relacje społeczne, a przecież innowacyjność tworzy się, wynika z tego kapitału społecznego, z relacji społecznych, poprzez zastosowanie nowych technologii. Czy jednak ta technologia troszeczkę przeszkadza nam w tworzeniu właśnie takich dobrych relacji społecznych i wykorzystywaniu naszego potencjału innowacyjnego? Drogi panie doktorze, to jest trudna odpowiedź, dlatego że przede wszystkim jesteśmy jeszcze na etapie przerażenia, prawda? Bo wszystko się pozmieniało. Do tej pory rozmawialiśmy ze studentami, mówiliśmy do nich, prawda, dlaczego nie chodzicie na zajęcia, prawda? A nagle tu się okazuje, że oni się z nami łączą, dalej mogą nie chodzić, tylko my tego nie jesteśmy w stanie jak gdyby nawet dostrzec. Wzbudziło pewnego rodzaju obawy co do rozwijania czy do budowania relacji międzyludzkich, tych społecznych relacji. Ja się trochę tego obawiam, to znaczy uważam, że trzeba zachować daleko idące bezpieczeństwo, natomiast nie można sobie pozwolić wyłącznie na jakby życie przy użyciu wyłącznie komputera, dlatego że te relacje społeczne, te wartości społeczne, te uśmiechy, te nasze reakcje, nasze gesty, nasza mowa ciała, która jest niesamowicie ważna, ona w jakiś sposób będzie słabiej dostrzegalna. Więc bałbym się tego, żeby te relacje społeczne można było zinformatyzować. To jedno z drugim połączyć. Czyli ograniczając to, gdzie jest niebezpieczeństwo, te sytuacje, które są niebezpieczne, tworzyć jednakże spotkania, być może w kabinach, prawda, obok siebie, być może cały czas w maseczkach, być może o jakiejś odległości od siebie, ale nie możemy gubić tej relacji międzyludzkich. To w moim przekonaniu jest to wartość tak zwanego humanum, relacja międzyludzka. Dziękuję. Bardzo dziękuję i bardzo proszę, żeby zechciał pan zostać z nami. Po pierwsze dlatego, że po dwóch wystąpieniach jeszcze wrócimy do rozmowy. Po drugie dlatego, że czeka nas trzecia odsłona, czyli debata. Tymczasem temat wywołany już transformacji cyfrowej będziemy kontynuować z Szymonem Ciupą. Szymon Ciupa jest doradcą sektorowym Związku Miast Polskich, doświadczonym badaczem, analitykiem, doradcą właśnie w tym obszarze i przyglądał się z bardzo bliska temu, jak polskie jednostki samorządu terytorialnego radzą sobie z wyzwaniami, jakie w zakresie transformacji cyfrowej postawiły przed nimi problemy związane z koronawirusem. Szymonie, bardzo cię proszę, abyś opowiedział nam o przyspieszonej transformacji cyfrowej, czyli Smart City w dobie pandemii koronawirusa. Dzień dobry, dziękuję bardzo Jarku za zaproszenie na tą bardzo ciekawą konferencję. Ja reprezentuję tą stronę biznesu oraz oczywiście tą stronę samorządową poniekąd przez moją pracę w Związku Miast Polskich. Faktycznie przez ostatnie kilka miesięcy mieliśmy do czynienia z pewną przyspieszoną transformacją cyfrową, ale o szczegółach powiem teraz troszkę szerzej. Na początek, czym jest transformacja cyfrowa miasta? Każde miasto rozumie oczywiście inaczej. Dla niektórych jest to po prostu przestrzeń, w którym żyje, czy jednostka samorządu, w której żyje. Natomiast tutaj przede wszystkim będziemy się odnosić do tego, jak zorganizowane jest miasto, jak zorganizowany jest samorząd po to, żeby świadczyć usługi dla swoich mieszkańców. Tak na dobrą sprawę nic innego samorząd nie robi, tylko świadczy usługi dla mieszkańców. W związku z tym transformacja cyfrowa miasta też może być rozumiana właśnie w taki sposób, że jest to całokształt przemian w mieście, w obszarze usług miejskich, procesów, które się odbywają w jednostkach miasta, w urzędzie miasta, w jednostkach organizacyjnych, spółkach miejskich, przemiany zasobów, kultury organizacyjnej oraz kompetencji pracowników samorządowych, władz miasta i mieszkańców w celu podnoszenia jakości usług publicznych, usprawnienia pracy Urzędu Miasta, jednostek miejskich, wsparcia procesów podejmowania decyzji na poziomie strategicznym, ale co bardzo ważne, operacyjnym. Te dwa procesy są nierozłączne i nie można mówić o zarządzaniu strategicznym opartym o dane, jeżeli to zarządzanie operacyjne i podejmowanie codziennych decyzji, chociażby administracyjnych, jest z tej transformacji cyfrowej wyłączone. Ale również nie możemy zapominać o podnoszeniu transparentności działań miasta,
o otwartych danych chociażby, czy udostępnianiu informacji na potrzeby partycypacji społecznej i oczywiście właśnie obszar angażowania mieszkańców w życie miasta. I ten całokształt przemian ma właśnie wykorzystywać potencjał technologii cyfrowych. Tyle definicja, którą opracowałem w oparciu o projekt polityki transformacji cyfrowej miasta stołecznego Warszawy. Zachęcam do zapoznania się z tym dokumentem. Ale co pokazały nam ostatnie miesiące? Krążył w internecie tego typu mem, kto prowadzi transformację cyfrową, kto wyzwoli transformację cyfrową w Państwa firmie. Myślę, że spokojnie można przyjąć, że ten sam mem dotyczy miast, czy jest to prezes, czy szef technologiczny organizacji. No, nie ma najczęściej takiego stanowiska w polskich miastach, czy właśnie epidemia COVID-19. No, można było odnieść w marcu, w kwietniu wrażenie, że zdecydowanie ten ostatni. W ramach pracy chociażby w Związku Miast Polskich mieliśmy jakby bardzo dobre rozeznanie sytuacji, ponieważ stale współpracujemy z miastami, między innymi w ramach programu rozwoju lokalnego, gdzie 54 samorządy tworzą projekty właśnie innowacyjne, które mają odmienić ścieżkę rozwoju danego miasta. Dzięki temu byliśmy stale w kontakcie z miastami i udało nam się zidentyfikować szereg takich kluczowych potrzeb, które zostały uwidocznione w trakcie lockdownu. To, co dotknęło w dużej mierze mieszkańców, to oczywiście edukacja zdalna, za chwilkę ten temat rozwinę, ale również e-obsługa mieszkańców, przedsiębiorców, to jest też związane z e-usługami. Kolejnym aspektem jest praca zdalna w samych urzędach miast, jednostkach organizacyjnych, umiejętność komunikacji i współpracy wewnętrznej, właśnie gdy nie ma się tego bezpośredniego kontaktu. Możliwość prowadzenia postępowań administracyjnych, no w ogóle możliwość wyłączenia urzędu z pracy. Kolejny aspekt to komunikacja z mieszkańcami w tych trudnych czasach, no i dwa takie dwie horyzontalne potrzeby czy obszary wyzwań to kompetencje zarówno pracowników samorządowych, liderów miast, jak i kompetencje mieszkańców. Edukacja zdalna, myślę, że wielu z nas, którzy są rodzicami i są obecni na tej konferencji, mają świadomość, jak to wyglądało. Zdecydowany początkowy chaos, tak na dobrą sprawę nikt nie wiedział, jak się zabrać do edukacji zdalnej, nie było jasnych rekomendacji, nie było standardów, często nie było kompetencji. Bardzo często nauczyciele czy miasta miały ogromne zaangażowanie, ogromną motywację do tego, żeby zrobić to najlepiej, natomiast no, faktycznie zabrakło pewnego takiego systemowego podejścia. Często odbywało się to w ten sposób, że było po prostu zdalne zadawanie, nie było żadnej edukacji, nie ma mowy o edukacji, kiedy powiedzmy 10, 11, 12-latki otrzymują sylabus zajęć i ćwiczenia do wykonania przez parę tygodni. Po pewnym czasie udało się jakby nawiązać pewną relację z uczniami, ale też mieliśmy do czynienia chociażby z mnogością platform. Niektórzy używali komunikatorów, niektórzy jakby używali jakichś platform dedykowanych i tak dalej, i tak dalej. No, tu można by było długo o tym mówić. Natomiast co to pokazało? Przede wszystkim to, że większość miast nie była przygotowana do takiego sposobu prowadzenia zajęć i to jest być może w pewnym zakresie zrozumiałe, natomiast to pokazało też, że te kompetencje cyfrowe nie są rozwijane tak, jak powinny być w XXI wieku. Dodatkowo okazało się, że mamy do czynienia z dużym zjawiskiem wykluczenia cyfrowego. Niektórzy uczniowie nie mieli możliwości korzystania z zajęć, ale po pewnym czasie się to poprawiło dzięki programom
czy współpracy z firmami, które przekazywały laptopy, komputery na potrzeby właśnie użyczenia uczniom. Natomiast okazało się, że zarówno po stronie nauczycieli, jak i szkół w zakresie mobilnego takiego dostępu do sprzętu były bardzo duże braki. Natomiast przede wszystkim niewystarczające kompetencje cyfrowe. Zarówno dyrektorów, nauczycieli, jak i no, również rodziców nie ma tutaj dwóch zdań. Czy wszędzie tak było? No, myślę, że nie wszędzie. Przykładem jest miasto Rzeszów, które wręcz w swoim motto ma wpisane innowacje. Miasto to już 2 lata temu podjęło decyzję o zrealizowaniu projektu, w ramach którego 3600 nauczycieli, 30 tysięcy uczniów otrzymało dostęp do chmury z narzędziami cyfrowymi wspierającymi edukację, współpracę, pracę zdalną, zintegrowaną z platformą e-learningową, z jednolitą platformą do wywiadówek, czyli to nie był problem każdej szkoły oddzielnej, tylko było to zrobione w skali miasta, dzięki czemu można było mogli się zająć tym specjaliści. To jest jakby trudno wymagać od dyrektora, żeby dyrektora szkoły, który jest najczęściej nauczycielem, który jakby nie ma odpowiednich kompetencji, po prostu nie zna się na tych narzędziach cyfrowych, żeby zdefiniował, czy wybrał najlepsze narzędzie do tego. Tym się powinni zająć specjaliści, byśmy właśnie w ramach miasta, dzięki temu, że Rzeszów taki projekt zrealizował, tam ta sytuacja wyglądała zdecydowanie lepiej. Oczywiście po kilku tygodniach w większości szkół, które znam, o tak powiedzmy, sytuacja poszła zdecydowanie do przodu, odbywały się lekcje wręcz zgodnie z planem, z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi, no ale często było to tak, że była to też inicjatywa uczniów, rodziców. Kolejny aspekt to komunikacja i praca zdalna w miastach. No, mamy do czynienia zdecydowanie ze stacjonarną i papierową kulturą pracy w miastach. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją, czyli elektroniczne obiegi dokumentów, które zastępują w pełni papier, cyfrowa praca na dokumentach w ramach projektów realizowanych przez wiele osób, no najczęściej jest po prostu fikcją lub ogranicza się do niewielkich zespołów w ramach miast. W związku z tym bardzo trudno było chociażby na tym poziomie decyzyjnym pracować władzom miasta, ponieważ jakby nie było chociażby wdrożonych platform komunikacji, a często jeżeli były wdrożone, to były po prostu niewykorzystywane. Okazywało się, że miasto miało wykupione chociażby licencje, było dokonane jakiś czas temu wdrożenie, ale liderzy, władze miasta nie korzystały z tych narzędzi, co jakby przysporzyło wielu problemów na etapie, kiedy nie można się spotkać, nie można przeprowadzić szkolenia, nie można tych kompetencji cyfrowych nabyć. Po prostu wielu pracowników miało niewielkie doświadczenia w stosowaniu tych narzędzi, ale tutaj też trzeba podkreślić, że w wielu miastach takie kompetencje były, czyli byli pewni liderzy lokalni w poszczególnych wydziałach merytorycznych, którzy byli w stanie szybko przeprowadzić ten proces cyfryzacji pracy zdalnej. Nie mówię tutaj o cyfryzacji pewnych procesów administracyjnych i tak dalej, ale chodzi o najprostszą komunikację, możliwość zorganizowania narady w ramach władz miasta, w ramach wydziału, współpracy z wydziałami, pracy nad jakąś, chociażby nad jakimś programem pomocowym. Te prace przecież też się działy. Sporym wyzwaniem okazała się obsługa mieszkańców i przedsiębiorców. Nazywam to e-obsługą, a nie stricte e-usługami, ponieważ jakby to jest troszkę szerszy aspekt. Część miast, większość miast ma w jakimś stopniu wdrożone e-usługi, czyli takie usługi publiczne, które możemy zrealizować przez internet, one są świadczone na różnym poziomie dojrzałości. Im wyższy jest ten poziom, tym bardziej cyfrowa jest i pełna jest ta usługa. Natomiast no, okazało się, że do tej pory zainteresowanie e-usługami było niewystarczające, dopóki nie stał się popularny profil zaufany. Jakby niewiele osób skorzystało z tych usług, to było kilka procent w skali wszystkich wniosków czy postępowań, które były realizowane.
Dlatego też duża część tych e-usług była, mimo że miała teoretyczny poziom dojrzałości, powiedzmy czwarty, trzeci, piąty, to okazywało się, że no nie były sprawdzone w boju, nie były zoptymalizowane i nie były dostosowane do faktycznej takich potrzeb mieszkańców, no nie były po prostu ergonomiczne. Nastąpił w marcu nagły wzrost zainteresowania usługami. Okazało się, że to już trochę późno. Trudno jest jakby je udoskonalić, trudno jest wytłumaczyć również mieszkańcom i przedsiębiorcom, jak można z nich korzystać. Brakowało wcześniej takich szkoleń, akcji promocyjnych bardzo często. Bardzo wielu ludzi nie wiedziało w ogóle, że są e-usługi, nie wiedziało, jak się do nich dostać po prostu, jak z nich skorzystać. To już w marcu było za późno, czyli były e-usługi, których się nie dało wykorzystać. Innym problemem są papierowe usługi, jak ja to nazywam, czyli pewna fasadowa usługa, możliwość zgłoszenia czegoś przez internet, natomiast okazuje się, że potem cały proces jest obsługiwany w pełni papierowo. W związku z tym to nie jest cyfryzacja w żaden sposób, nie możemy tego tak nazwać. Problemem było też zapewnienie wsparcia w ramach obsługi sprawy, wypełnienia formularza. Nie tylko część miast ma takie zintegrowane centra kontaktu, gdzie można uzyskać kompleksową informację w tym zakresie. Więc znowu tutaj dochodzimy do tych kompetencji cyfrowych mieszkańców, natomiast też trzeba podkreślić dobre praktyki w tym zakresie, chociażby miasto Gdynia, które szereg usług publicznych w bardzo takiej przejrzystej formie udostępnia wraz z dedykowaną aplikacją mobilną. Miasto Poznań, które prowadziło bardzo szerokie działania i takie bardzo częste, czy w zakresie informowania mieszkańców na temat sytuacji z COVID-em, czy w zakresie umożliwienia korzystania z maksymalnej liczby usług cyfrowych, ale też mamy przykłady takiej motywacji oddolnych działań właśnie w miastach w celu pomocy dla przedsiębiorców, no chociażby miasto Kielce zaraz po lockdownie, zdaje się, w ten sam weekend, gdy ogłoszono zamknięcie gospodarki, przygotowało portal dla lokalnych przedsiębiorców gastronomicznych, gdzie mogli zgłaszać możliwość dowozu posiłków i no, ponad 100 osób skorzystało i ten portal cieszył się bardzo dużą popularnością, no, umożliwił przynajmniej części z nich jako takie funkcjonowanie w tych czasach. Bardzo poważnym wyzwaniem, które jest bardzo trudno w krótkim czasie rozwiązywane, zresztą podobnie jak taka pełna cyfryzacja procesów, jest cyfrowe zarządzanie czy infrastrukturą, czy przestrzenią, czy po prostu usługami miasta. W momencie, kiedy była konieczność przerzucenia się na czy to pracę zdalną, bo nie wszyscy mieli taką możliwość, czy po prostu nie było możliwości jakby pracy w urzędzie, no okazało się, że części albo usług nie da się realizować, części postępowań administracyjnych się nie da realizować, nie ma dostępu do znaczącej części systemów, które są już po prostu przestarzałe. Inna rzecz, że były pewne ograniczenia związane z bezpieczeństwem systemów. Natomiast no, przy założeniu, że informatycy by sobie z tym poradzili, no, cały czas był problem z dostępem do danych, do systemów. Znaczna część przestarzałych systemów nie umożliwiała pracy zdalnej. Ten poziom wykorzystania rozwiązań chmurowych jest cały czas niewystarczający, szczególnie w przypadku tych przykładów usług czy obszarów działania miasta związanych z infrastrukturą, czy zarządzaniem przestrzenią. I tutaj znowu witamy się z powierzchowną transformacją cyfrową. To znaczy uruchamiana jest pewna usługa, jakieś dane są wystawiane, natomiast wewnątrz niestety nie wykonuje się takiej pracy u podstaw. Znowu są przykłady, że takie zarządzanie usługami, czy przestrzenią, czy infrastrukturą jest możliwe. Miasto Gliwice od kilkunastu miesięcy dysponuje rozwiązaniem, w którym na przykład można zarządzać gospodarką przestrzenną, można wydawać różnorodne dokumenty dotyczące sytuacji planistycznych na działkach, ale też mieszkańcy mogą w dużej mierze
sami sobie weryfikować pewne informacje. No i znowu Gdynia, która w pełni chmurowo obsługuje infrastrukturę drogową i zapewnia dostęp dla chociażby dla pracowników zarządu dróg i zieleni do tego typu narzędzi, w związku z tym ta praca może być kontynuowana. Czy miasto zdało egzamin w tym bardzo trudnym czasie? Myślę, że bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Przede wszystkim warto podkreślić zaangażowanie samorządów w to, żeby dostosować usługi miejskie, żeby uruchomić usługi miejskie, uruchomić pewne działania w ramach COVID-u w nowych warunkach, co nie było łatwe w obliczu tych wyzwań, o których mówiłem, ale też uruchomić wsparcie dla społeczności, również w postaci cyfrowej. Czyli mieliśmy do czynienia z szybkimi wdrożeniami, część miast, i to wcale niedużych, tych średnich miast uruchomiły bardzo szybko platformy edukacji zdalnej, platformy pracy zdalnej, i to się udało, te działania były podejmowane bardzo dynamicznie. Myślę, że warto też podkreślić wsparcie i zaangażowanie czy to Związku Miast Polskich, czy PFR-u w ramach programu PFR dla miast. Wiem, że dyrektor Iza Kruszkowska będzie w kolejnej sesji, o ile dobrze pamiętam, miała wystąpienie, ale PFR uruchomił antykryzysową platformę rozwiązań technologicznych dla miast, która łączyła przedsiębiorców z konkretnymi właśnie problemami, wyzwaniami, które zidentyfikowały miasta przy wsparciu ZMP, i udało się wynegocjować z dostawcami różnego rozwiązań bardzo atrakcyjne kosztowo warunki współpracy, dzięki czemu część usług mogła być po prostu szybko wdrożona. Myślę, że nie podejmę się jakby wystawienia oceny, mimo że jesteśmy przynajmniej wirtualnie na uniwersytecie. Natomiast myślę, że wniosek jest taki, że znacząco zwiększyła się świadomość konieczności systemowego podejścia do transformacji cyfrowej. Po prostu pokazano to, ta obecna sytuacja pokazała to, że nie warto iść na skróty. Pokazała nam również to, że w większości miasta funkcjonują w takim tradycyjnym modelu. Wiele miast w Europie w takim modelu funkcjonuje, gdzie mamy bardzo dużą sektorowość działania, często nazywaną na różnych branżowych pismach czy konferencjach silosowością, czyli każdy wydział, każda jednostka funkcjonuje w jakimś tam swoim silosie, zajmuje się w ramach tego silosa pełną obsługą klienta, świadczeniem usług czy zarządzaniem danymi i technologią, gdzie pomija się taką centralną rolę mieszkańców, tak? Czyli wygodę mieszkańców. No w takim modelu mamy ograniczoną możliwość wdrażania polityk miejskich, ale też ograniczoną możliwość interoperacyjności systemu, wymiany danych, pobudzania takiej innowacyjności. Mamy też niewystarczającą efektywność pracy i brak możliwości wprowadzania szybkich zmian. To było kluczowe właśnie w momencie COVID-u. Obecna sytuacja uwydatniła zdecydowanie wyzwania transformacji cyfrowej miast, o których wiedzieliśmy. Niestety nie zawsze wszyscy zainteresowani mieli dowód, że to tak jest, więc okazało się, że niestety nie mamy wystarczających rozwiązań, i to na poziomie organizacyjnym, zarządczym, czy wręcz przywództwa, tak? Ale również kompetencje projektowe, techniczne, angażowanie społeczności miast było niewystarczające wcześniej. Miejmy nadzieję, że miasta wyciągną z tych obecnych czasów wnioski. Nie będę może przytaczał tutaj wszystkich tych wyzwań. Nie wiem, czy te prezentacje będą dostępne. Jeżeli tak, to będą mogli się Państwo zapoznać z tymi wyzwaniami, które też powstały wspólnie z miastami. Natomiast my, wyciągając teraz wnioski z obecnej sytuacji, powinniśmy myśleć o cyfryzacji jako narzędziu do pewnego zintegrowanego modelu funkcjonowania miasta. Nie mówię, że cyfryzacja jest lekiem na całe zło, ale jest narzędziem, które
ten poziom integracji zarządzania miastem po prostu może, czy umożliwi jego działanie. Tutaj mówimy o takim modelu, gdzie to potrzeby mieszkańców są na pierwszym miejscu, gdy oddziela się nieco obsługę klienta i integruje się zarządzanie usługami miejskimi, integruje się zarządzanie technologiami, zasobami cyfrowymi po to, żeby świadczyć jak najbardziej efektywne usługi, a pracownicy merytoryczni samorządowi mogą realizować swoje zadania w oparciu o bazę wiedzy, bazę danych, i która jakby jest tworzona przez łatwo wymienialne rozwiązania cyfrowe, łatwo wymienialne dane. No i w takim środowisku też mamy do czynienia z uwolnieniem danych, na podstawie których mogą być świadczone usługi nie tylko przez miasta, ale przez organizacje pozarządowe. Możemy wprowadzać szybkie zmiany i gdy przedefiniujemy sobie ten model działania, no to będziemy mogli w pewien sposób wdrażać innowacje, czy zbudować taką kulturę, o której mówił pan profesor, o innowacyjności, tego, żeby nie bać się wprowadzać pewnych rozwiązań, które mogą pomóc, mogą wprowadzić lepszą usługę, ale też pobudzać tą kulturę z wewnątrz i umożliwiać absorpcję innowacji z zewnątrz. Przy czym ja nie mówię tu o innowacjach na skalę światową, ale często po prostu na wdrożeniu rozwiązań, które są niezbędne w skali danej społeczności lokalnej, są innowacyjne. Żeby było to możliwe, musimy dojść do pewnych, wprowadzić zmiany w kilku wymiarach miasta inteligentnego, w obszarze strategicznym, czyli właśnie takiego strategicznego wsparcia i systemowego podejścia do działań w zakresie transformacji cyfrowej, wprowadzić pewne zasady zarządzania danymi, wprowadzić po prostu zarządzanie oparte o dane, doprowadzić do interoperacyjności, do wymiany danych, udostępniania tych danych dla wszystkich użytkowników zainteresowanych i wprowadzenia umiejętności korzystania z nich. Oczywiście zmiany na obszarze technologii, tutaj już może nie będę w to wnikał, ale bardzo ważne wymiary administracji i świadczenia usług, czyli bardzo często jednostki samorządu terytorialnego nie są w stanie skorzystać z szans, możliwości, które wynikają z cyfryzacji, dlatego że ich organizacyjnie nie są na to gotowe, oraz kwestia zaangażowania interesariuszy, zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych w ramach partycypacji społecznej. Tutaj zmiany muszą być, myślę, dosyć drastyczne, ponieważ jakby miasto jest bardzo złożonym organizmem. Poproszę o slajd dalej. Gdzie występuje bardzo wiele różnych powiązań. Miasto to nie jest sama infrastruktura, to nie są procedury administracyjne, to są przede wszystkim ludzie, którzy żyją na danej przestrzeni, którzy jakby to miasto budują. W związku z tym wdrożenie, taka transformacja cyfrowa jest bardzo złożonym procesem. Natomiast to, że to jest złożony proces, nie znaczy, że możemy się nim nie zajmować, bo często tak można odnieść wrażenie, że jak coś jest bardzo skomplikowane, no to obudujmy to jakimś domkiem z kart i może wtedy będzie dobrze. No myślę, że obecna sytuacja pokazała, że nie, że musimy dążyć do tego, żeby budować inteligentne, cyfrowe, innowacyjne, odporne, to jest bardzo ważne, odporne miasto. I narzędziem w tym może być cyfryzacja. Mamy oczywiście wiele różnych wyzwań dla miast, czy to w zakresie transportu publicznego, czy gospodarki przestrzennej związanych z COVID-em. Mówię tu o zaufaniu do transportu publicznego, mówię tutaj o budowie, o rozlewaniu się naszych miast, to jakby był dosyć spory problem w przypadku naszych społeczności, czy wdrażaniu idei tych 15-minutowych miast czy dzielnic, gdzie można wiele spraw załatwić piechotą, a nie koniecznie tylko samochodem. Kwestia pobudzania gospodarek lokalnych, współpracy przedsiębiorców właśnie z miastami, z jednostkami samorządu terytorialnego i uczelniami na tym poziomie lokalnym. To jest jakby trudne, ale myślę konieczne, żeby zbudować taki ekosystem inteligentnego miasta, który pewnie będzie też ekosystemem innowacji, ale też nie zapominajmy, i moim zdaniem to jest bardzo ważne, że obecna sytuacja, otwarcie
w dużej mierze głów na to, że pewne rzeczy da się zrobić cyfrowo, da się pracować zdalnie, możemy się komunikować zdalnie, możemy równie efektywnie pracować, to są nowe szanse i możliwości. Jedynie dla tych miast, gdzie może to pokazać, że... Szymonie, pozwól, że wejdę ci w słowo. Chciałbym cię zapytać tytułem podsumowania twojego wystąpienia. Czy ten czas pandemii, który pokazał samorządom wiele różnych możliwości, które mają w zakresie transformacji systemowej, ale także takiej zmiany, całościowej zmiany podejścia do tego, czym świat cyfrowy może dla samorządów być. Czy on dokonał w twojej ocenie dotychczas już jakiejś trwałej zmiany w funkcjonowaniu samorządów, czy jak pandemia wygaśnie, to zobaczymy jakiś odwrót od tej transformacji cyfrowej, czyli pewną regresję cyfrową samorządów. Jak ty to oceniasz? To znaczy, myślę, że troszkę następuje już ten odwrót i to jest jakby niekorzystne oczywiście zjawisko. Natomiast cały czas jest, wszyscy pamiętają jakby skutki pandemii, więc mam nadzieję, że w tym momencie między innymi dzięki tej konferencji będziemy mogli rozpocząć taką dyskusję o tym, jak powinna ta transformacja cyfrowa wyglądać i żeby w takim systemowym znaczeniu, no bo myślę, że to jest krytyczne dla rozwoju miast jako społeczności, już nie mówię jako organizmie administracyjnym, który musi po prostu działać, ale ta pandemia pokazuje, że cyfryzacja może być po prostu narzędziem dla współpracy w miastach, ale też narzędziem rozwoju. I tu mówię o tych średnich, małych miastach, gdzie to może być naprawdę szansa konkurowania z większymi jednostkami. Bardzo dziękuję, Szymonie. Żałuję, że nie mogliśmy dosłuchać do końca twojej prezentacji. Natomiast bardzo cię proszę, żebyś pozostał z nami. Na czacie jest dyskusja. Tam też bardzo bym cię prosił, żebyś się włączył w pytania, w komentarze, które zadają nasi słuchacze. Do tematu transformacji cyfrowej nie tylko w samorządach, ale w ogóle w gospodarce będziemy jeszcze wracać i w trakcie tej konferencji i następnych wydarzeń. Tymczasem chciałbym się zwrócić do będącej w studiu profesor Kasi Śledziewskiej, która tematyką pokrewną zajmuje się również nie od dziś. Poproszę cię o kilka refleksji na temat tego, co pandemia pokazała nam w kontekście kompetencji przyszłości. Czy my musimy jakoś zredefiniować te kompetencje, których przyszłość będzie od nas wymagała? Co nam powiesz na ten temat? Już wracając też, znaczy nawiązując do poprzedniej prezentacji, powiedziałabym, pandemia nam pokazuje to, że mamy nowy czynnik, który ją przyspiesza, tą transformację cyfrową i jakby wszystko, co wynika z transformacji cyfrowej, zostało i potrzeby zarówno w kontekście kompetencji, jak i właśnie wdrożeń różnych, czy to w administracji publicznej, w miastach, przedsiębiorstwach i tak dalej, wszystko zostało przyspieszone. I teraz proponuję, żebyśmy myśleli w ogóle o COVID-19 jako takiej okazji do tego, żeby wprowadzać różne innowacje cyfrowe. I tak generalnie wszyscy o tym teraz zaczynają mówić. Byśmy się nie koncentrowali na tym, czy mamy kryzys gospodarczy, jak duży to jest kryzys gospodarczy, tylko na ile my to możemy wykorzystać, żeby iść do przodu i żeby znajdować nisze po to, żeby te innowacje cyfrowe, czy innowacje generalnie wprowadzać. Oczywiście COVID zaburzył funkcjonowanie większości firm, przedsiębiorstw, gospodarki, czy to z racji na to, że nagle na niektóre towary i usługi wzrastał popyt, czy też nagle dlatego, że spadał, czy też dlatego, że regulator miał w tym swój udział. W efekcie wszyscy zaczęliśmy zwracać uwagę właśnie na te technologie cyfrowe, na innowacje cyfrowe. Czy to wprowadzaliśmy to poprzez e-commerce, czy też poprzez rozwiązania z zakresu właśnie e-usług, aplikacji mobilnych, czy to wdrażając współpracę online i pracę zdalną, czy też poprzez reklamowanie siebie, czy w ogóle odnajdywanie siebie i informowanie o swojej działalności gospodarczej poprzez jakieś sieci społecznościowe. No i oczywiście poprzez zarządzanie zdalne. Znaczy cała masa różnych wdrożeń cyfryzacji po to, żeby sobie poradzić w czasach pandemii. I z drugiej strony również już przed pandemią był popyt na to, by firmy wdrażały innowacje cyfrowe i zarówno klienci
biznesowi, jak i sami konsumenci byli na to nastawieni. Również byli nastawieni, żeby te innowacje były wdrażane w ramach sztucznej inteligencji. I w efekcie tak naprawdę to, co COVID pokazuje, to jest to, że mamy przyspieszoną transformację gospodarczą, którą jest transformacja cyfrowa. I teraz czym jest ta transformacja cyfrowa? No to jest, po pierwsze, to są oczywiście wszelkie produkty cyfrowe. To jest rozwój sektora cyfrowego, w którym mamy platformy, gdzie mamy zastosowanie tej sztucznej inteligencji internetowej, ale to też jest rozwój i zastosowanie różnych rozwiązań, innowacji cyfrowych właściwie we wszystkich sektorach tradycyjnych. I w efekcie mamy zmianę funkcjonowania w ogóle, czy mechanizmów gospodarczych. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o zastosowanie technologii, ale też o zmianę procesową i zmianę organizacyjną, o czym zresztą mówił bardzo szeroko też w poprzednim wystąpieniu Szymon Ciupa. To też dotyczy takich instytucji czy takich organizacji jak miasta. I w efekcie też rozwoju technologicznego coraz większe znaczenie ma nowy zasób, jakim są dane, i coraz większe znaczenie ma algorytmizacja, czyli inaczej wprowadzanie rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji. Tutaj jest cały obszar tych zastosowań, które zmieniają funkcjonowanie właśnie naszych instytucji, naszych biznesów, oraz nas samych. I w tym momencie mamy do czynienia ze zmianami na rynku pracy, które zmieniają naszą rolę jako kapitału ludzkiego, czy jako siły roboczej, i będziemy pracować w środowisku przesyconym technologiami, gdzie część naszych zadań będzie nam odbierać sztuczna inteligencja, robotyzacja. I w tym momencie dobrze, żebyśmy sobie uświadomili, że są obszary, w których sztuczna inteligencja jest dużo lepsza od człowieka, czyli to jest tam, gdzie mamy przetwarzanie informacji, przetwarzanie danych, gdzie mamy predykcje, adaptowanie, przewidywanie i tak dalej, a są też te obszary, w których człowiek nigdy nie zostanie zastąpiony, i w tych obszarach należy coraz częściej tak zmieniać i kształtować edukację, żeby wzmacniać tam człowieka i żeby tam człowiek się umacniał. I jak owszem, są też te obszary, w których my współpracujemy ze sztuczną inteligencją czy z robotyzacją, z robotami, i tam w tych obszarach, w których one albo nas zastępują i jak gdyby zwiększają nasze możliwości, albo tam, gdzie my dopełniamy maszyny, i dobrze jest teraz sobie scharakteryzować, jakie to są te obszary, tak żebyśmy dobrze odnaleźli się na rynku pracy w przyszłości. Bez względu na to, jakie mamy zawody, bez względu na to, w jakich sektorach pracujemy, czy to są te nowe sektory, czy to są te tradycyjne, tam te kompetencje różne będą potrzebne, i to teraz następuje zmiana. Przede wszystkim trzeba się ciągle uczyć, tak jak powiedział profesor też, Polski. Trzeba się doskonalić, dlatego że te zmiany są tak duże, że już nigdy nie będą wystarczały prawdopodobnie kompetencje czy wiedza, którą nabywamy, i to teraz jest ten czas właśnie adaptowania się do tych zmian. W związku z czym na tej podstawie można wychwycić takie trzy główne obszary kompetencji przyszłości. Są to kompetencje techniczne i cyfrowe, które są oczywiste, ale one powinny być uzupełniane kompetencjami społecznymi i kompetencjami poznawczymi, które pozwolą nam funkcjonować w tym zmieniającym się świecie i również pozwolą nam chociażby w pracy zdalnej, którą prawdopodobnie jeszcze większość z nas wykonuje. No i teraz też, co ważne jest, żebyśmy sobie uświadomili, my w Polsce mamy relatywnie niskie te kompetencje, w szczególności te bardziej zaawansowane. Zarówno jeżeli popatrzymy sobie na płeć, jak również jeżeli sobie popatrzymy na poziom wykształcenia czy pracę, jaką wykonujemy. I również, co jest bardzo niepokojące, to jest fakt, że w Polsce relatywnie mniej się szkolimy i relatywnie mniej uzupełniamy swoje nawyki, swoje kompetencje cyfrowe. Również to dotyczy
na przykład sektora, w którym za chwileczkę bardzo szybko pójdzie cyfryzacja, mianowicie jest to sektor finansowy, w szczególności w bankach. Niestety również uczelnie, według badań, które przeprowadziliśmy w The Lab wraz z Google i PFR-em, nie przygotowują jak na razie studentów w tych obszarach, w tych kompetencjach przyszłości. Tutaj widzicie Państwo, mamy odpowiedzi studentów na to pytanie, na ile wzmacniane są ich kompetencje poznawcze, i prawie co trzeci student mówi, że w ogóle. Potem, jak pytaliśmy się, na ile są wzmacniane ich kompetencje społeczne, no to widzicie Państwo, że na przykład jeżeli chodzi o zarządzanie ludźmi, to co drugi mówi, że w ogóle. Jeżeli chodzi o wzmacnianie inteligencji emocjonalnej czy przedsiębiorczości, to mamy właściwie 45% mówi, że w ogóle, czyli prawie 50%. Współpraca z innymi, 17% mówi, że w ogóle tej kompetencji nie wzmacniają uczelnie. No i teraz co najgorsze, jeżeli chodzi o kompetencje cyfrowe, znowu co trzeci student mówi, że w ogóle nie są wzmacniane jego kompetencje. I to powiedziałabym, że to jest taki alarm dla polskich uczelni, ale również to jest alarm dla firm, które nie starają się o to, żeby też kształtować te kompetencje, żeby szkolić swoich pracowników, a idzie tsunami na rynku pracy. A o tym tsunami i o innych efektach zapraszam, żeby Państwo już poczytali w mojej książce Gospodarka cyfrowa, jak nowe technologie zmieniają świat, która jest dostępna na stronie The Lab. Serdecznie zapraszam. Dziękuję, Kasiu. Drodzy Państwo, jest z nami ekspert z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pan dr Maciej Pietrzykowski, który od wielu lat konsekwentnie tworzy, rozwija, propaguje metody innowacyjnego, nowoczesnego nauczania studentów. Jak słyszeliśmy przed chwilą, jest to szalenie ważne zagadnienie, ponieważ polskie uczelnie w niewielkim tylko stopniu przygotowują studentów do tego cyfrowego tsunami, które czeka ich na rynku pracy. Jedną z wielu metod takiego innowacyjnego nauczania, które kształci nie tylko kompetencje merytoryczne, ale także kompetencje społeczne i te kompetencje poznawcze, o których profesor Śledziewska mówiła przed chwilą, jest tak zwany movie education. O specyfice, wadach i zaletach tego podejścia do nauczania opowie już za chwileczkę pan dr Maciej Pietrzykowski. Macieju, czy jesteś z nami? Jestem, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszamy Ciebie do prezentacji. Witam wszystkich Państwa, pozdrawiam z Poznania serdecznie. Troszeczkę czuję się rzeczywiście wywołany do tablicy przez panią profesor, bo faktycznie też mam takie wrażenie, że troszeczkę na uniwersytetach nie rozwijamy tych kompetencji cyfrowych, troszeczkę zakładając, że studenci sami muszą je sobie rozwinąć, ale też tak naprawdę my powinniśmy dać troszeczkę przykład. Specyfika oczywiście uczelni jest inna niż normalnej edukacji na drugim poziomie. Nawet pamiętam, jak taka była śmieszna historia, gdy ktoś wysyłał taki mem właśnie, że jeżeli pandemia potrwa jeszcze trochę dłużej, to rodzice sami wynajdą szczepionkę. Bo faktycznie to obciążenie w czasach pandemii było bardzo ciężkie dla rodziców, którzy swoje pociechy nie mogli wysłać do szkoły i tak naprawdę nieraz w jednym mieszkaniu musieli pracować zdalnie dla swoich firm, a jednocześnie jeszcze dzieci musiały mieć zajęcia zdalne także. W przypadku studentów oczywiście sprawa jest troszeczkę prostsza, dlatego że studenci jednak sami odpowiadają za siebie i muszą sami być świadomi tego, co robią. Natomiast nie można też jakby chować głowy w piasek i powiedzieć, że wszystko możemy zostawić im samym, no bo tak naprawdę my musimy także w jakiś sposób dać sygnał i pokazać, jak można rzeczywiście wejść w ten świat dydaktyki cyfrowej. Otóż ja powiedziałbym w ten sposób, że ja nie do końca byłem zaskoczony osobiście akurat pandemią i koniecznością edukacji cyfrowej, dlatego że tak naprawdę od wielu lat próbujemy w gronie u nas na uczelni, akurat w mojej katedrze,
stosować różnego rodzaju innowacyjne narzędzia w zakresie nauczania, w szczególności przedsiębiorczości. Z tego względu, że akurat uczę przedsiębiorczości już od wielu, wielu lat i próbowaliśmy mnóstwo różnych metod, które tak naprawdę mogły być już dawno temu potraktowane jako przydatne do zdalnego nauczania, bo w szczególności swego czasu, już pewnie z 10 lat temu, mieliśmy pierwsze projekty dotyczące symulacji biznesowych i tworzyliśmy gry strategiczne, których studenci po prostu mogli wirtualnie zakładać firmy i zarządzać nimi i konkurować na rynku o klientów i w dużej mierze można powiedzieć, że to nawet mamy taki przedmiot jak gry strategiczne, który cieszy się, można powiedzieć, dosyć dużym zainteresowaniem. Natomiast dzisiaj nie chciałem mówić o grach, chociaż pewnie być może nawet byłoby to bardziej adekwatne, ale chciałem właśnie powiedzieć o Move Education, dlatego że Move Education jakby troszeczkę nas sytuacja pandemii zaskoczyła w zakresie tego akurat narzędzia i musieliśmy też dostosować się bardzo szybko do nowej rzeczywistości. Te wszystkie elementy, które staramy się wdrożyć, można powiedzieć, są w ramach jakby szerszego nurtu, który powiedziałbym, można nazwać edutainment, czyli połączeniem rozrywki i nauki, i edukacji. W ramach tego oczywiście możemy mówić o dużym zakresie innowacyjności, natomiast rezultaty są czasami trudno mierzalne, czyli generalnie w ogóle efekty nauczania w tym względzie dosyć trudno zmierzyć, natomiast staramy się to robić i po pierwszych latach, kiedy tak naprawdę staraliśmy się wdrożyć, zobaczyć jaki jest odbiór społeczny także, staramy się właśnie to w jakiś tam sposób no, zmodyfikować, żeby to rzeczywiście można było mierzyć. Wiadomo, że trendy, które dotykają każdej dziedziny życia i również edukacji, no to wiadomo, że ta rewolucja cyfrowa, która dokonuje się na naszych oczach i która dotyka w zasadzie każdej dziedziny naszego życia i nawet nie tylko powiedziałbym bezpośrednio dotyka produkcji czy usług, ale również pewnych postaw psychospołecznych. To, na co chciałem zwrócić uwagę, to przede wszystkim określony kryzys tradycyjnej edukacji. Ja pamiętam jakby swoje studia, kiedy tak naprawdę no nie było jeszcze Google'a, nie było internetu i albo może inaczej, internet był, ale no, nie przypominał w żadnym stopniu obecnego kształtu i rzeczą naturalną było, że przygotowując się do egzaminu trzeba było przeczytać kilka książek i nikogo to nie dziwiło i wszyscy albo pożyczali sobie książki, albo chodzili, przesiadywali godzinami w bibliotece i to było całkowicie naturalne. W chwili obecnej, nie wiem jakie są Państwa doświadczenia, ale ja mam takie doświadczenie, że bardzo ciężko jest zmusić studentów, żeby przeczytali choć kilka stron, przygotowując się do następnych zajęć. Więc jest całkowita zmiana oczekiwań też odbiorców, że tak naprawdę teraz jest oczekiwanie, że to my dostarczymy na tacy i niejako gdzieś załadujemy na Moodle albo na inną platformę materiały, prezentacje, filmy, cokolwiek innego, najlepiej w postaci interaktywnej i studenci łaskawie czasami to po prostu przejrzą. Musimy też oczywiście być świadomi tego, że ten rynek edukacyjny jest coraz bardziej zglobalizowany i w dużej mierze pandemia czy zdalne nauczanie jeszcze bardziej zwiększyły znaczenie tego technologicznego aspektu rynku edukacyjnego, bo tak naprawdę studenci teraz mają dostęp do w zasadzie kursów oferowanych przez najlepsze uniwersytety tego świata i za bardzo rozsądną często cenę, albo nawet darmowo i w związku z czym trzeba też mieć świadomość tego, że no niestety musimy się gdzieś jakoś to wpasować. Ja postawiłem takie dwie tezy, z których jedna myślę, że łatwo jest udowodnić, natomiast drugą znacznie trudniej. Na tym etapie jeszcze nie udało mi się jej udowodnić. Cały czas pracujemy nad tym w katedrze. A więc no, z pewnością edutainment jest zgodne z takimi nowoczesnymi trendami edukacyjnymi, a więc nie wiem, z nauczaniem kognitywnym i jakimś opartym na doświadczeniu, sytuacyjnym i tak dalej, i tak dalej.
Natomiast czy jest bardziej efektywną formą? W obecnych uwarunkowaniach ja stawiałbym tezę, że tak. Natomiast tak jak powiedziałem, nie do końca jestem w stanie na chwilę obecną bezsprzecznie to udowodnić. To wymaga trochę lat i trochę większych starań, ale powrócę jeszcze do tego na krótko. Wybrałem nauczanie przedsiębiorczości, bo to jest przedmiot, który tak naprawdę wiemy, że on wiąże się z innowacyjnością. W ogóle tak naprawdę trzeba by się zastanowić, bo cały czas zresztą o tym mówimy, czy w ogóle można się nauczyć przedsiębiorczości, czy to tak naprawdę jest coś, z czym trzeba się urodzić. Ja zawsze skłaniałem się do tego poglądu, że przedsiębiorczości w jakimś zakresie można się nauczyć i możemy wykształcić pewne kompetencje czy pewne umiejętności, które mogą pozwolić stać się bardziej przedsiębiorczym, chociaż oczywiście osoba, która nie ma żadnego genu przedsiębiorczości, z pewnością sukcesu w świecie biznesu nie osiągnie. Ale wiem też, że przedsiębiorczość jest bardzo wielowątkowa, bardzo interdyscyplinarna. Samo pojęcie nauczania przedsiębiorczości nie jest jednoznaczne z tego względu, że mamy cały szereg różnych pojęć, mamy nauczanie przedsiębiorczości w zakresie przedsiębiorczości, przez przedsiębiorczość, na rzecz przedsiębiorczości czy edukacja przedsiębiorcza i to są wszystko pojęcia, które bardzo podobnie brzmią, ale jednak często mają trochę inny zakres znaczeniowy. No i tak samo myślę, że tradycyjne metody nauczania przedsiębiorczości nie do końca się sprawdzają akurat w przypadku tego przedmiotu, z tego względu, że trudno nauczyć się przedsiębiorczości z książki. Jak to tutaj rzeczywiście dużo lepiej sprawdzałyby się takie metody, które byłyby bardziej oparte właśnie na doświadczeniu. Przepraszam, może poprzedni slajd bym poprosił jednak. Okej, dziękuję. Wiemy też, że w kontekście jakby dzisiejszych uwarunkowań musimy patrzeć na przedsiębiorczość jako też kompetencje. W związku z czym tak naprawdę sięgnąłem do materiałów publikowanych przez organy Unii Europejskiej i jest coś takiego jak Europejskie Ramy Kompetencji Przedsiębiorczych, które mają być takim właśnie narzędziem ułatwiającym powszechne zrozumienie tego, czym te kompetencje przedsiębiorcze są. I Entercomp stworzyły takie narzędzie, tam mamy łącznie 15 kompetencji jako tych, które charakteryzują przedsiębiorczość na 8 poziomach nauczania, łącznie, jeśli dobrze pamiętam, ponad 442 efekty uczenia się, w związku z czym jest to jakiś pewien punkt odniesienia dla nauczania przedsiębiorczości. Pytanie tak naprawdę i kluczowy dzisiaj problem, jak nauczać tej przedsiębiorczości w czasach pandemii. Tak, a więc jak odnieść się do praktyki, do rozrywki, do tych metod konstruktywistycznych, jakiś cykl Kolba, żeby zastosować, jak mierzyć te efekty, to są właśnie te rzeczy, z którymi trzeba się zmagać. Wybraliśmy edutainment z tego względu, że wydaje nam się, że edutainment bardzo pasuje do dzisiejszych czasów, to znaczy młode pokolenie teraz wydaje się być, bardzo szybko nudzi się takimi tradycyjnymi metodami, bardzo ciężko skoncentrować im się na tekście pisanym dłużej, przez dłuższą chwilę, w związku z czym edutainment faktycznie bardzo pasuje do tych czasów. To jest pewna możliwość personalizacji, możliwość zwiększania kreatywności, możemy dostarczać interaktywne zadania, oczywiście poruszamy się też w tych narzędziach cyfrowych, w związku z czym jest pole do innowacji i w dużej mierze też tak naprawdę są to technologiczne narzędzia dla nauczycieli, gdzie mogą się sprawdzić, więc tych zalet jest dosyć dużo. I Movie Education, którą
zaczęliśmy stosować, to metodyka opracowana przez taką włoską firmę, oczywiście nie samo Movie Education, tylko ta konkretna odmiana Movie Education, którą stosujemy na uczelni. Zrobiliśmy 3 projekty takie Erasmusowe, bo to jakby w ramach projektów Erasmusowych podjęliśmy ten temat. W tych 3 projektach postanowiliśmy przetestować to Movie Education. No i powiem teraz właśnie kilka słów na ten temat, jak to wygląda. Otóż mamy takie 3 podstawowe wymiary w ramach tej całej metodyki, a więc pierwszy wymiar to learning by thinking, gdzie rzeczywiście mamy takie kognitywne, tradycyjne myślenie. Learning by doing, to robimy w ramach kontaktów z zaprzyjaźnionymi firmami, żeby studenci mogli rozwiązywać realne problemy. I w końcu learning by acting, czyli wtedy, kiedy studenci mogą nagrywać własne takie krótkie edukacyjne filmy. Oczywiście z wykorzystaniem telefonu komórkowego, to nie chodzi oczywiście o jakiś tam pełen profesjonalizm nagrywania, ale chodzi o to, żeby brali w tym udział bezpośrednio. Więc mogą się w to zaangażować. To acting jest tak naprawdę, polega na tym, że oni sami tworzą historię, którą chcą pokazać, którą chcą odwzorować, która ma mieć aspekt edukacyjny, ale wkładają często w to serce, angażuje emocje, a jak wiemy, emocje tak naprawdę wzmacniają proces przyswajania wiedzy i to jest tak naprawdę kluczowe. Metodyka polega na tym, że najpierw przez 3-4 godziny, maksymalnie 5, prezentujemy metodę, pokazujemy, czym to jest, czym jest storytelling w ogóle. Mamy takie laboratoria storytelling, gdzie pokazujemy właśnie, jak kręci się film, albo na jakich zasadach się kręci film, na jakich zasadach opowiada się te historie, tworzy się scenariusze, a więc czy to jest film w 3 aktach, czy Hero's Journey, to tak naprawdę pokazujemy, jak są tworzone filmy i w zasadzie większość filmów jest zawsze według tego samego schematu. Potem uczymy, jak tworzyć scenariusze i w końcu studenci nagrywają sceny, a na samym końcu to prezentują. Więc tak to wyglądają laboratoria, chociaż oczywiście one zmieniają się troszeczkę w zależności od sytuacji. No i w tym roku na przykład ze względu na pandemię to też troszeczkę miało inną formę, ale staraliśmy się tak to zrobić, żeby te laboratoria też miały miejsce i żeby studenci mogli poznać, jak to robić. Natomiast samo nagrywanie filmów było niestety niemożliwe z tego powodu, że nie można było się spotykać, w związku z czym jakby pandemia nas zmusiła do tego, żeby używać właśnie, nie wiem, ekranu komputera, telefonu, żeby pokazać, jak można zmontować film bez spotkania się nawzajem. Pierwsze wrażenia, studenci najpierw byli bardzo niezadowoleni, wiadomo, że bardzo często narzekają na tradycyjną edukację, ale tak naprawdę, kiedy pokazujemy im coś nowego, to zmusza ich właśnie do wyjścia ze strefy komfortu i nie bardzo chcieliby to zrobić. Wydaje im się ten proces jako bardzo przesadnie skomplikowany. Często mówią, przecież jesteśmy na studiach ekonomicznych, a nie jesteśmy w szkole filmowej, prawda? Więc po co mamy jakieś uczyć się filmowania? I w końcu bronią się przed nabyciem umiejętności, które tak naprawdę wydaje im się, że być może nie przydadzą im się w życiu. Natomiast po skończonym semestrze raczej można powiedzieć, były bardzo pozytywne wrażenia, to znaczy uważali, że jednak wydawało się to strasznie straszne, ale na końcu sprawiło dużą radość, zwiększyło asymilację tej wiedzy, ale też podniosło kapitał społeczny, dlatego że tak naprawdę oni robili to w grupach, w związku z czym musieli zawiązać te więzi w jakiś tam sposób społeczny, zrobić to w sieci. I w ten sposób wydaje się im, że troszeczkę się zaangażowali w to. Proszę o następny slajd. Natomiast co pozostaje wyzwaniem? Przede wszystkim właśnie badanie efektywności procesu. Wiemy, że w przypadku gier strategicznych mamy to dużo prościej, dlatego że mamy wyniki poszczególnych grup, tak jak grają i jakie osiągają wyniki, w związku z czym możemy to kwantyfikować. Natomiast w przypadku Movie Education tak naprawdę musimy to, wydaje mi się, robić to przez wiele lat, potrzebujemy jakiejś grupy kontrolnej, która by podążała tradycyjnym schematem, no ale tak naprawdę wiemy, że na efektywność procesu nauczania
ma wpływ tak wiele różnych czynników i środowiskowych, i psychospołecznych, że w zasadzie no, cały czas pracujemy jeszcze nad metodyką badania właśnie efektywności procesu. Drugą czy innym aspektem jest oczywiście badanie możliwości transmisji tych efektów na praktykę działania, to znaczy, czy rzeczywiście to, co nauczyli się, przełoży się na przykład na większy procent zakładania nowych firm, czy też większą efektywność działania tychże istniejących. Także to tak w skrócie o metodzie, tak jak powiedziałem, jest ona dosyć, wydaje mi się, obiecująca, natomiast nie jestem jeszcze na chwilę obecną w stanie powiedzieć, jak bardzo będzie mogła zadomowić się. Pierwsze odbiory studentów są całkiem dobre, natomiast myślę, że musimy jeszcze dużo czasu poświęcić na doskonalenie tego warsztatu, żeby studenci byli bardziej zadowoleni i żeby przede wszystkim miało to jakąś efektywność. Dziękuję uprzejmie.